Witajcie moi mili bardzo serdecznie, z tej strony Jaszku, a to jest kolejny, czyli trzeci odcinek z serii Zagrajmy w Skyrim z modem Requiem i dodatkiem Dawnguard. Już chciałem powiedzieć Dragonborn, ale Dragonborn wychodzi niedługo. Mam nadzieję, że tutaj deweloperzy z Cenegi tutaj jakoś nam pomogą i spolszczą w miarę szybko ten dodatek i wyjdzie on też w miarę szybkim tempem. No mówię, tłumaczę. Gdzie ty jesteś? W miarę szybko, że on wyjdzie już w wersji pudełkowej, że będę mógł go kupić. Raczej w tej wersji steamowej, angielskiej nie będę kupował. Z tego względu, iż ja jestem fanem pudełek. Mam na półce koło siebie, no, ze 30 gier może mam. Także lubię pudełka. Jedną grę w życiu kupiłem w dystrybucji cyfrowej, ostatnio nawet, i to jest Polanie Dwójka. Polanie Dwójkę kupiłem, bo już dorwać ją można w strasznie kolosalnej cenie. Tam coś koło 50 zł by mnie razem z przesyłką wyniosło, jakbym chciał ją kupić w oficjalnym sklepie z tą oficjalną okładką, prawda? Knightshift Dwójki. No ale nic, pogadajmy tutaj z Orgnarem. O kurde, Delfin, co ci się stało? Masz taki ładny głos w polskiej wersji, a tutaj takim altem mówisz. To nie jest alt, to jest baryton jakiś nawet. O kurde, nie mogę tego słuchać, przepraszam, już. Orgnar. Can I use the alchemy lab? Long as you clean up. You know how to craft a potion. We have plenty of ingredients for sale. Super. Już się od razu człowiek tak wczuwa w ten angielski klimat. Mimo iż już jak wspominałem, mój angielski jest na poziomie stałym i równym zero. Chciałem tutaj sobie ostatnim czasem przywrócić save, na którym grałem na poprzednim swoim systemie operacyjnym. I właśnie go odpaliłem. Wrzuciłem go do katalogu, ale już nie chciało mi się tego moda odinstalowywać i dałem sobie spokój. I teraz zabawa, jak ja lubię tą zabawę. Garlic and salt. Yeah. Spell flux. Regeneracja magii, tak? Sól. Z czym by tu sól złączyć? Nie wiem, ale wiem, że pewnie tak się da. Prawda? Super. Dobrze. Spell flag się jeszcze da jedno zrobić. No i teraz już chybił trafił. Mora Tapinella. Raczej nic. Wiedziałem. Kwiatków nie mieszamy, bo kwiatki o odmiennych kolorach nigdy chyba się nie krzyżują. No z jajkiem kwiatek spróbujmy. O! I już podnosi nam się alchemia. Strasznie mało. Widzę, że ten mod utrudnia trochę. Ciekawe, jaki jest maksymalny poziom. No i próbujmy. O! Icebane. Czyli wchłania magię ta miksturka, tak? Decrease. Regeneracja magii. Super. Stamina, czyli... Stamina to jest ta. Kondycja, tak? Stamina nam niepotrzebna. Conjuration. Conjuration, co to było? Zaraz sobie sprawdzimy Conjuration. Ranged Weapons.
Aha, czyli Wookie. Tylko nie ten Wookie ze Star Warsów. O, proszę bardzo. Dobra, i kończymy na tym. Możemy się ruszyć, czy za duży? O, sprawdźmy sobie, jak tutaj udźwig. Udźwig mamy dobry. Dobra. I pójdziemy sobie do kupca Rzecznej Puszczy. To trochę sprzedać może, co? Znaczy, o, wróć, przepraszam. Jaki kupiec Rzecznej Puszczy? Kupiec Rzecznej Puszczy to on się nazywał, kiedy graliśmy w polską wersję Skyrima. Teraz to jest Riverwood Trader. Lubię takie smaczki, bo znam te wszystkie już dialogi polskie na pamięć i już tak mi się tego nie chce nawet słuchać. A teraz to aż to jest przyjemne. Co prawda już nie będę innej wersji językowej ściągał, jakiejś hiszpańskiej czy coś, bo to już by była skrajność, ale gra mi się bardzo, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Tylko mówię, że brak polskiej wersji językowej w takich grach to jest znaczący minus z jednego prostego powodu, że ta polska wersja nam ułatwia wczucie się w ten klimat, prawda? Jeżeli ktoś coś mówi w tle, nie ma podpisu albo nie dosłyszeliśmy, nie tracimy tego klimatu. To jest bardzo ważne. Mało który z Polaków, znaczy, no ja nie wiem, przynajmniej tak mi się wydaje, że jest w stanie tak biegle się posługiwać językiem angielskim, ze słuchu. Że to już trzeba, to już jest wyższa szkoła jazdy, a my jesteśmy prostymi ludźmi. Gry są dla prostych ludzi, dla ludu, dla proletariatu. Dobrze. Życie sobie zostawiamy. Icebane'a ci możemy dać. Magię też ci damy. No, dojdź do końca. Ech. A czemu nie ma dźwięku? A ja się ucieszyłem, że będzie dźwięki tutaj. No i co? I mamy standardowe okienko. I co byście mi polecili, co? Widzę, że zmieniły się trochę też proporcje. Nie zauważyłem tego wcześniej. Mamy 70 magii, 110 życia i wytrzymałości 120. My będziemy grali takim złodziejaszkiem. Jaszku gra złodziejaszkiem. Taki jaszku, więc może sobie życia trochę walnijmy. I w co bym ja tu zainwestował? Może by było trzeba trochę przyskilować. Light Armor. Bo tutaj widzę, że rozgrywka się będzie chyba toczyła, tak? Że będziemy mieli bardzo dużo perków, a bardzo mało możliwości do ich wykorzystania. Dobra. Posprzedawajmy jeszcze tutaj parę rzeczy. Imperial Sword na przykład. To możemy sobie zostawić, bo sprzedajmy. Chociaż nie, dagger mamy najsilniejszy, więc. Tak. Regenerację magii też możemy spokojnie opnąć. I widzę, retoryka trochę szybciej idzie. Fajnie, bo w podstawce retoryka szła bardzo wolno. To magia to też. Exhaustion. Aha, czyli to jest trucizna wytrzymałości, tak? Ebly aiming. To jest do tego, do celowania. Aiming to chyba celowanie. Aha. Ranged weapons, czyli łuki.
Conjuration. Conjuration to przywołanie, chyba, tak? Sprawdźmy sobie. Conjuration, przywołanie. Nie będziemy się bawić w przywołanie. Dobrze, i wyszedłem przez przypadek. Tu mamy wszystko posprzedawane. Tak. Dobrze. Jak ile złota? 418. See you later. I chodźmy teraz, wiecie gdzie? Może do tej kopalni. Co wy na to? Mamy 10 minutek jeszcze akurat na zrobienie kopalni. Przeszukamy sobie troszkę tutaj składniki. Maratopinella to się kiedyś tak przynajmniej nazywało. Weźmy, dodajmy sobie do ulubionych ten dagger nasz. Marat Pinella. Skąd oni biorą te nazwy? Ciemny grzyb. Gotyczkowy nasz stary ciemny grzybek. Idziemy, zielona polanka. Chyba przesadziłem trochę z tym balansem kolorów. Chyba się nic nie zmieniło, ale ja lubię taki mroczny klimat. Tutaj one nie są tak wyjaskrawione, takie przesycone strasznie jak w Oblivionie. Oblivion tutaj pod względem kolorystyki to był najgorszy The Elder Scrolls od czasów przeniesienia go do 3D. Paleta barw zupełnie paleta barw mi nie podpasiła. A żeby orka zrobić ładnego w Oblivionie, to graniczyło z cudem. Tak w zasadzie to było niewykonalne, bo tekstury orka były koszmarne. Dobra. I tu będzie jakiś ktoś, z kim będziemy musieli walczyć. O, proszę bardzo. Dobra, bo wiem jak cię załatwimy. Weźmiemy swoją serdeczną tarczę. O. Zapiszemy sobie rozgrywaczkę. Ojej. Ale fajnie, że coś się dzieje. To nie jest taki super łatwy poziom trudności, że podchodzimy i mamy wszystkich na kita. O, tylko musieliśmy się trochę pomęczyć. I teraz zrobimy moją ulubioną rzecz. Mianowicie, jak już splądrowaliśmy wszystko tutaj przy kopalni. Aha, zapomniałem, że nie ma tutaj szybkiej podróży. Czyli nie zrobimy mojej ulubionej rzeczy. Wiecie, co chciałem zrobić? Chciałem się przeteleportować do miasta i to sprzedać wszystko. Ale dobrze. Weźmy sobie potiona. Healing. Może by wypadało kupić czar przywracania. Wiecie? Nie byłoby to takie całkiem głupie.
Będziemy grali złodziejem prawdopodobnie. Złodziejem w lekkim pancerzu oraz złodziejem z mieczem jednoręcznym i sztyletem. Ale widzę, że tu sztylety dają radę. Nie wiem, zaraz wejdziemy sobie w perki i zobaczymy, jak konkretnie tutaj to jest rozwiązane od strony technicznej. Czy nie wiem, to jedna osoba robiła ten mod, czy kilka, ale bardzo mnie interesuje nowy system zarządzania w ogóle umiejętnościami postaci, że tutaj pojawiły się nam nowe opcje, takie bardziej perki nastawione na klimat, że mamy tych punktów do wykorzystania pewnie więcej. Tak mi się zdaje, a to jest moja hipoteza. Pewnie więcej będzie tych perków do wykorzystania i będziemy mogli fajniejsze rzeczy zrobić. Spójrzcie na to, ja już to pokazywałem w którymś odcinku, ale jest, proszę was, Strong Fist, czyli w broni jednoręcznej mamy perk do walczenia pięściami. Nikt normalny człowiek przy zdrowych zmysłach nie walczy pięściami i ten perk nie jest nikomu potrzebny, ale on nadaje klimatu. I o to chodzi, i o to chodzi. Gdybym chciał tutaj wszystko poprzeglądać teraz, to byście się zanudzili na śmierć, ale widzę coś, co co zostało pododawane, więc sobie to prawdopodobnie przejrzę po tym odcinku. A na razie przejdźmy sobie tutaj. Przejdźmy sobie tą kopalnię. Jak na rasową kopalnię przystało. Jest mroczno i ciemno i słychać tutaj już naszych pierwszych przeciwników, a my sobie wyciągnijmy tutaj nasz łuk. Imperial Bow. No i teraz chybił trafił. Kogo trafić? I zwaliliśmy, bo nie trafiliśmy, ale zaraz to naprawimy. O, można jeszcze perki zobaczyć dla Sneaka, tak? Sneak. Czyli skradanie. Aha! Czyli z tego, co ja tu widzę, ten perk nam zwiększa obrażenia z ukrycia od wszystkiego. Aha. Dobra, to wykupmy sobie tutaj jeden perk. I zapiszmy grę. Nie. To nie tak miało być. I się cofamy. Cofamy się, żeby nikt nas nie wykrył. I teraz bierzemy swój mieczyk i tarczkę. I pięknie, i tak powinniśmy rozwalać każdego przeciwnika. Taką właśnie akcją, takim kombosem. Orkowy, proszę ja was. Wszystko bierzemy i już sobie buciki zmieniamy. Dobrze. One mają 22, a te mają 19. To je wypieprzmy od razu. Tu wypieprzmy wszystko, co nam niepotrzebne.
też wypieprzmy. O. I idziemy dalej. Czy pojawi nam się premia do wypoczęcia ze snu? Nothing better. Nic lepszego. O, proszę bardzo. Jakaś tam premia jest. Iron ore, czyli ruda żelaza, tak? Iron to żelazo. No kop, 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 Shirella. W ogóle ten pancerz, który mamy na sobie, to jest pancerz cesarskich. Nie podkreśla tak tych kobiecych kształtów, nie? W ogóle z tyłu to byście nie powiedzieli, że to kobieta, nie? O, ale ja bym powiedział, że tutaj mamy jakiegoś grzybka fajnego. I tutaj, 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 tutaj też nikogo nie ma. Weźmy sobie, co tutaj nam ziemia dała dobrego. Dobrze, kochani. I to już by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek obfitował raczej w taką stagnację i byliśmy też w sklepie. Zwiedziliśmy też sobie kawałek jaskini tej. Poglądaliśmy trochę perki. Pogadałem trochę. I co? Mam nadzieję, że Wam się podobało. I zapraszam Was na kolejny odcinek ze Skyrima, z modu Requiem i z dodatku Dawnguard. Żegna się z Wami Jaszku. I pozdro i trzymajcie się generalnie. Peace!